Witam bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Dziś mam Wam do, do przekazania informacje na temat Audi S7, którą ostatnio oglądałem. Samochód z standardową jednostką, 4 litrowa, 4 -litrowa benzynka, v 8 pod maską, silnik jak najbardziej kultowy, bardzo fajny, przyjemny. Tutaj akurat mamy styczność z jednostką delikatnie o podniesionej mocy, także tam auto ma moc ponad 500 koni. Jeżeli chodzi o sam samochód zarejestrowany, w 20, wyprodukowany w 2016 roku, pierwsza rejestracja lipiec 2017 roku, auto sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, bezwypadkowe i jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Jak wszystkie samochody, tak i ten, ze Stanów e, oczywiście auto uszkodzone. Auto akurat w tym przypadku mamy e, uszkodzenie w lewe przednie koło. E, wymianie podlegał w sumie cały przód. E, to znaczy błotnik przedni prawy, błotnik przedni lewy, pokrywa silnika, zderzak, drzwi przednie prawe, drzwi przednie lewe. W przypadku drzwi zarówno drzwi prawe jak i lewe zostały wymienione na inny element w kolorze. Można było akurat to dojrzeć m.in. po roczniku szyb, gdzie kompletnie się nie zgadzał, oraz numery, numery fabryczne szyb nie zgadzały się z całością pojazdu. Samochód ogólnie bardzo dobrze zrobiony, pod tym kątem, że na pierwszy rzut oka ciężko było w ogóle cokolwiek znaleźć. Auto, auto fajnie przygotowane, auto fajnie zrobione. Lakierowanie, jeżeli chodzi o lakierowanie, drobne rysy, które znajdowały się pod lakierem bezbarwnym, występowały na błotniku prawym. Widoczne gdzieś tam ślady po lakierniku, gdzieś tam, to znaczy. Pyłek, jakiś kamień, tego typu rzeczy zostawione. Samochód, moim zdaniem, właściciel akurat nie przyznał się do tego. Moim zdaniem, samochód miał poduszki powietrzne po wystrzale. Widać to było wyraźnie na słupku lewym przed nim, gdzie ten słupek kompletnie nie pasował do, do całości, nie był nawet spasowany. Jeżeli chodzi o. O resztę. Tak to po pojeździe nie było. Widać jakichś tam większych śladów napraw, jeżeli chodzi o, o wystrzały. No jednak, jak w tego typu uderzeniu, gdzie koło, koło dosyć mocno weszło do środka, to znaczy uszkodzenie uległ, uległ próg lewy oraz kawałek podłogi, poduch, poduszka powietrzna. Kierowcy na kolana była wystrzelona. Poduszka powietrzna kierownicy na 100%. Właściciel akurat nie przyznał, nie chciał się przyznać do tego, czy poduszka powietrzna, czy kurtyna powietrzna lewa również uległa uszkodzeniu. Takiej informacji niestety nie mamy. Jeżeli chodzi o. Dalej o samochód. Na samochodzie została położona powłoka ceramiczna, co delikatnie utrudniało. Weryfikację pojazdu, ponieważ przy powoce ceramicznej mamy no, trochę grubszą warstwę powłoki lakierniczej, gdzieś ona jednak kilka, kilka mikronów nam dodaje. Jeżeli chodzi o cały samochód bardzo dobrze doinwestowany pod kątem, przednie lampy, pomimo to, że były wymieniane, przednie lampy były uszkodzone wcześniej, zostały wymienione na wersję europejską od innego samochodu. Można to było, zauważalne to było po, tab po tablicce znamionowej na lampie, która, naklejka, która, na której jest rocznik, rocznik w ogóle nie współgrał z rocznikiem pojazdu. Lampy zostały oklejone folią bezbarwną, żeby, żeby uniknąć odprysków, które pojawiają się na drodze. Cały samochód bardzo zainwestowany. Skórzana tapiterka zaimpregnowana. Cały lakier, tak jak wspomniałem, w powłoce ceramicznej. Nowe opony. Auto na bieżąco serwisowane w ASO. Wymieniany olej. Wszystkie filtry, przeglądy, przeglądy robione dość cykliczne. Bez, bez większych... Jakiej oszczędności na samochód. Sam samochód, w samym samochodzie, wszystko sprawne. Wszystkie podzespoły samochodu sprawne, zarówno praca skrzyni biegów, praca zawieszenia silnika, wszystko w stanie bardzo dobrym. Nie można było cokolwiek, do czegokolwiek się przyczepić. No jednak mimo, mimo wszystko, mimo całe, całość, widoczne. Widoczność Złe spasowanie pokrywy silnika. Pokrywa silnika, szczeliny pokrywy silnika z góry do dołu rozszerzały się z jednej strony, z drugiej strony zwężały. Także to możliwe, że to kwestia regulacji. Jednak w tym przypadku mamy egzemplarz, gdzie to wszystko zostało wymienione na inne. Ten pojazd pokazuje, że. Samo, sama naprawa może zostać tak przeprowadzona, że naprawdę ciężko jest cokolwiek znaleźć. Auto samo w sobie ba, dosyć dobrze zrobione. Dosyć dobrze odrestaurowane do, do tego momentu sprzed przed kolizji. Sam, sam, samochód, sam, sam samochód nie nosił żadnych śladów powypadkowych, zarówno prowadzenie, jak i praca układu kierowniczego, zawieszenia. Wszystko tak, jakbyśmy jeździli wersją, można powiedzieć, bezwypadkową. No jednak, pod plastikami było widać wyraźne ślady odkręcania, wyraźne ślady napraw. Na śrubach, przy drzwiach przednich prawych, przednich lewych, widoczne, widoczne ślady odkręcania śrub. Jeżeli chodzi o błotniki, zarówno błotnik przedni prawy, jak i przedni, błotnik przedni lewy. Było to wszystko zamaskowane, żeby nie było widać tych śladów odkręcania, no jednak mimo wszystko gdzieś można się było do, dopatrzeć tych tak, tak zwanych krótkich niemazów. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Samochód bardzo ciekawy, jednak co chciałem Wam przez, przez to nagranie pokazać, że nawet tego typu samochody, tak jak Audi S7, gdzie wartość pojazdu była tutaj bardzo wysoka, gdzie właściciel na początku mówił, że auto można powiedzieć bezwypadkowe, no na pierwszy rzut oka powiedzmy takie, takie było, to i tutaj warto uważam sprawdzać dokładnie te samochody, warto, warto patrzeć na każdy drobiazg. W przypadku prowadzonych ze Stanów nie ma tak zwanych pojazdów bezwypadkowych, znaczy w Polsce bardzo rzadko, przeważnie są wszystkie powypadkowe mniej lub bardziej. No, tutaj mamy. Tu gdyby nawet właściciel do niczego się nie, przyczy, nie przyznał, no to mamy złe, niezgodne naklejki rocznik, naklej, naklejek na reflektorach przednich, niezgodność szyb, na to zawsze warto zwracać uwagę, to znaczy pod kątem numerem, jak i numeru, jak i rocznika, prawa przednia szyba, w ogóle na, napis na szybie był odwrócony, co zdarza się tylko przy wymianie tego typu elementu. Tak ogólnie, na pierwszy, na tak ogólnie samochód bardzo fajny, no jednak ja jestem zdania, żeby nie polecać samochodu aż do dość mocno powypadkowego w przypadku tego auta. Gdzie lewe przednie koło weszło mocno pod, pod nogi kierowcy, to jest już uważam kolizja, która, na, która narusza konstrukcję pojazdu. No i w przypadku Audi S7, która mocno przekraczała, przekraczała ponad 500 koni, no tu już warto mieć auto bezpieczne, auto, z którym możemy się sprawnie poruszać po drogach, przede wszystkim bezpiecznie i z komfortem, że nic, nic, nic takiego się nie stanie. Tu samochód, pomimo że zrobiony dobrze, pomimo że auto, powiedzmy, zrobione według sztuki, bo faktycznie wszystkie elementy zostały wymienione na oryginalne, używane bądź nowe, no Mimo wszystko jest to auto, auto pokolizyjne, auto, które dużo traci na wartości w przypadku akurat tego modelu, i warto zawsze brać pod uwagę decyzję przy zakupie takich pojazdów. Nie w każdym przypadku widać, tak jak w przypadku tego pojazdu pod lakierem bezbarwnym, tak zwane rysy przy, przy, przy szlifowaniu tego typu, przy, przy szlifowaniu. No, ale bardzo często można doszukać jakichś małych, mniejszych lub większych uszkodzeń. Akurat w tym samochodzie, co do uszkodzeń, to było jedyne uszkodzenie przy. Yy, tylko na konsoli środkowej, minimalne zarysowanie to naprawdę drobna rzecz. Przy 2016 roku produkcji samochodu i przebiegu 70 tysięcy, to akurat to nic dziwnego. Yy, całość auta uważam bardzo, yy, bardzo dobrze zrobiona. No jednak. Yy, nie, jednak w tego przypadku pojazdów nie będziemy, nie polecam. Zawsze warto brać, jeżeli tego typu egzemplarzu, to dużo tańszego niż cena rynkowa, a nie auta, gdzie mamy je zrobione, zrobione powiedzmy według jakiejś tam sztuki, ale to zawsze, uważa, zawsze pamiętajmy, to nie będzie auto w 100% oryginalne. Dziękuję bardzo Wam za uwagę, no i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku.